Dziękuję bardzo. Jesteśmy z uwagi na świeżość festiwalu. To już następny festiwal przed nami. Jutro zaczyna się 7. Opolski Festiwal Stoków. Chciałem przede wszystkim przywitać tutaj naszego wspaniałego gościa, mistrza, pan Iwa Uchow. Proszę bardzo. Przyjechał z ekipą młodzieży do nas. Jeśli chodzi o szczegółowe przedstawienie całego programu jutrzejszego, imprezy Stoków, to proszę bardzo pana Janusza, pozostałych członków ekipy, jak i przedstawił pokrótce, co będzie się działo na stadionie. Witam państwa. To jest pan dyrektor. Państwa Polczyk był trener, ale najważniejsza osoba Festiwalu Skoków pozwoli, żeby krótko przekazać państwu taką informację. Witam gości z kraju krasnodarskiego, bo lada moment partnerzy województwa polskiego, ta umowa jest jakby lada moment będzie podpisana. W zeszłym roku zwyciężyli w konkursie, dzisiaj dwóch zawodników przyjechało ponownie, będzie walczyć o prywat w konkursie drużynowym. To godziny popołudniowe. Natomiast z uwagi na to, że my są prosto, że tak powiem, z podróży i to dalekiej i okazji, że mamy ten czas, wykorzystamy dla Iwana Uchowa. Ja poproszę może o pytania do Iwana, bo myślę, że te na pewno was będą interesowały. Jutro będzie bardzo wysoko. Ja tylko proszę jedno, trzymajmy kciuki za dobrą pogodę. Startuję. Przyznam, że w Opolu czołówka światowa, a dwa nazwiska Jarosław Baba i Iwan Uchow to wielkie gwiazdy lekkiej atletyki skoku z wyż, to mogą być przyszli medaliści olimpijscy w Londynie. Zostawiam do dyspozycji państwu. Jutro o godzinie 10.12 konkursy młodzieżowe, godzina 14.15 mały olimpijczyk, 15.30 VIP-owie skaczą i olimpijczycy, ja również. Wystąpię w bardzo zimnym stroju. Przypomnę się państwu lata 80. Niektórzy się pewnie będą ze mnie śmiali, ale ja tego nie zmienię. A w jakim też państwo zobaczycie sami, zobaczcie, jeżeli będzie ten. Trzymam kciuki za skoczków, także będę pilotował pana prezydenta, pana marszałka, pana posła Bułę, którzy będą walczyć. Dziennikarze będą, no miał nasz kolega tutaj, ale myślę, że jeszcze uda nam się, z których dziennikarzy państwo dzisiaj by chcieli, żeby zapisać się na listę, serdecznie zapraszam. Oczywiście będzie to dobra zabawa. Nazywa się to skok z wyż mikrofonu. Uchodzę pan Mateusz, który tu się. I bardzo proszę do państwa dyspozycji. Jest tłumacz państwu. Rola faworyta to jest mniejszy stres, czy raczej większy? Raczej te wyniki na razie nie napływają.
jaki jest to dla Ciebie moment przygotowania do kolejnych startów po polu? Czym może być dla Ciebie ciekawe właśnie start na polu? Skoro się jest to, w tym momencie mamy oczywiście o wszystkim blisko. Kiedy są mistrzostwa Rosji? Nie 3 lipca. Ja osobiście mam 3 lipca. 3 lipca? Ja jeszcze, panie prezydencie, że mogę dyrektor meetingu. Dosłownie, ja się nie wiem, jak wygląda 5 minut pana dyrektora. Nie, to nie wiem. Ja tylko powiem, jak tak, że powiedziałem w pewnych informacjach. Dyrektora meetingu my gości już założymy do hotelu, bo oni są po dużej podróży. Państwu życzę dalszego ciągu tej konferencji. Zabierzemy z tymi naszymi rzeczami i jutro witamy Państwa na stażynie. Polskie karty są, że tak powiem, na pamiątkę do odbioru. Myślę, że będą fotografy, mowa postaram się to wyjaśnić. Jeżeli moje zapytania, tak bardzo panie trenerze, bo słusznie koledzy podpowiadają, bo jak Państwo mają mieć, to panią tłumacz, czy jakbym mógł poprosić jeszcze na nasz wypadek, czy jak to mój rosyjski zakład. Sportu i lekkiej atletyki. Niespodzianka, jutro będą olimpijczycy, mali olimpijczycy walczyć w imprezach sportowych, ale opiekunami będą też piłkarze. Najprawdopodobniej na 99,9 jednym z przedszkoli opiekował się będzie nasz Wojciech Tyc i Bogdan Karańczyk. A poza wodach będziemy mieli do rozlosowania bardzo dużo ciekawych nagród dla publiczności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno nazwisko, Sebastian Siedlecki, będzie z nami w moim olimpijczyku, tak jak potwierdził przed chwilą. Będzie naprawdę parę ciekawych osób, ale myślę, że to najważniejsza, jakby skromna osoba